Szanowny słuchaczu, za chwilę staniesz się uczestnikiem satelitarnego przekazu stereofonicznego. Nie reguluj swojego odbiornika. A teraz żegnamy się już z maluchami, a przed telewizory zapraszamy domowe przedszkolaki. Która godzina, pyta rodzina, jak kraj jest wielki, przeszli wzdłuż. Wszyscy gotowi? Można zaczynać? Zatem otwieram nasz program już! Witam wszystkich na naszej niepoprawnej antenie Radia Underground. Z tej strony Adam i zaczynamy naszą audycję punkowe w przedszkole. Przed nami 3 godziny zakłócania świętej ciszy niedzielnego wieczoru, podczas których oprócz informacji o koncertach i wydarzeniach doświadczycie też sporej dawki punkowych dźwięków oraz przede wszystkim różnych zespołów, zarówno tych znanych, jak i garażowych, począwszy od lat 80., a skończywszy na czasach współczesnych. Pierwsza godzina to serwis informacyjny, czyli nowe kapele, wiadomości, informacje o koncertach, płytach. Druga godzina to podróż w czasy, kiedy festiwal w Jarocinie był jednym z największych świąt w Polsce, a punkowcy kręcili tam taki młyn, że powstawał olbrzymi kurz i nic nie było widać. Oprócz muzyki z tamtego okresu dowiecie się też różnych historii i ciekawostek związanych z tym festiwalem. Trzecia godzina to czas dla Was, piosenka na życzenie, kiedy to spełnią Wasze prośby, o ile oczywiście mieszczą się one w tematyce naszej audycji.
Cały czas też macie możliwość kontaktowania się ze mną, przywitania, marudzenia poprzez panel pozdrowień, który znajduje się na naszej oficjalnej stronie Radio Underground www.radiounderground.org. Już tam widziałem, że jest masa wpisów, ale to do nich za chwilkę tam zerknę i poczytam co ciekawsze. My dzisiejszą audycję rozpoczęliśmy od dźwięków grupy Karcer. Legendarne dźwięki, Młodość Walcząca. Ta wersja akurat pochodzi z albumu Wschód jest pełen słońca. O Karcerze będziemy mówić jeszcze, jeżeli nie na tej audycji, to już na pewno na następnej, ponieważ będziemy właśnie, dotarłem do wspomnień jednego z członków grupy Karcer, właśnie opisywał Jarocinę i to wszystko, co z nimi związane, więc na pewno wam przytoczę te jego przebłyski w pamięci. Ale jeszcze raz witam wszystkich obecnych, wybaczcie mój stan głosu, wcale nie miałem pierwszolistopadowej imprezy na grobach, nie? Tutaj w Wielkiej Brytanii wygląda to troszkę inaczej. Raczej mogłem się bardziej obawiać różnych dzieci poprzebieranych za różne stwory, które mogą najść twoje domostwo w poszukiwaniu różnego dobra, no ale na szczęście tak się nie stało. Okazuje się, że atakowane są tylko i wyłącznie domy, które są przystrojone w specyficzny sposób, właśnie taki halloweenowy. Tak więc zaczynamy naszą kolejną audycję. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i dotrzymacie mi towarzystwa przez te najbliższe 3 godziny, aż do 21. I jeszcze raz wybaczcie mój głos. No cóż, przeziębienia w tym czasie właśnie takim jesienno-zimowym, no to zawsze mnie dopadają, więc padło na mnie. Już myślałem, że odwołam audycję, ale stwierdziłem, że jakoś to wszystko damy radę. Pozostaje nam tylko ująć kufle w dłoń oraz podgłosić wzmacniacze dźwięku lub też aparatów słuchowych do oporu, bo ja już głośniej nadawać nie mogę niestety. A teraz jeszcze raz grupa Karcer. Tym razem świeższe nagranie, bo z 2011 roku, płyta Wariaci i Geniusze i kawałek Obłąkani i Waleczni. Zaczynamy.
Już jestem, wybaczcie, mały poślizg. Dobrze, właśnie, karcel na rozgrzewkę był, myślę, że niezły kawałek z tej płyty 2011 roku. Przypominam jeszcze raz, to był album Wariaci i Geniusze, a teraz przecież niedawno ukazał się też nowy krążek karceru, jeszcze go co prawda nie mam, ale mam na niego oko, a więc jak tylko go zdobędę, no to na pewno go tutaj przedstawię na naszej audycji. Dobrze, panel pozdrowień trzeba ogarnąć, bo widzę, że naprawdę sporo wpisów się pojawiło. Wielkie dzięki przy okazji za to. Pierwszy wpis od Old Punka. Cześć, pozdrawiam wszystkich młodych i starych irokezów. Z dniem dzisiejszym zostałem wymówienie z pracy od kapitalistycznej cenzura szefa. Bawcie się dobrze na punkowym szlaku. Ja idę szukać lepszego życia, ale najpierw muszę złożyć kwiaty na grobie matki, dziadka oraz stryja, który zginął w powstaniu warszawskim. Wszystkim punkom i redaktorowi naczelnemu Adamowi dedykuję kawałek Walcz o siebie oraz Fuck the System, stary Old Punk. Przykro mi słyszeć, że no takie zmiany u ciebie dość nie za fajne. Mam nadzieję, że jednak ta droga życia, na którą wkroczysz, no będzie lepsza. I pamiętaj, żeby ten punk rock dodawał ci energii. Wiele osób właśnie, z którymi miałem w ciągu swojego życia styczność, to właśnie stwierdziła, że no ta muzyka wielokrotnie tak jakby uratowała życie albo no dodawała na pewno energii każdego dnia. Tak więc życzę i tobie powodzenia, Old Punk. Zwłaszcza tobie, bo też tutaj jesteś w naszym gronie już od bardzo dawna. I jeszcze tutaj napisałeś do wszystkich punków, nie kupujcie paliwa na stacji BP w Mińsku Mazowieckim. A, czyli podejrzewam, że to tam było twoje zatrudnienie. No ja na pewno tam się nie będę zapuszczał w te rejony, a tym bardziej póki co samochodu nie mam. Jestem ekopunk, można powiedzieć, w tym momencie. Dobrze, pan Szymon napisał super radio i szacun dla gościa, który wrzucił piosenkę Autyzmu. Więcej takich klasyków poproszę, ale jest mi bardzo miło, bo to akurat ja wrzuciłem Autyzm do naszego autopilota, jak zresztą większość utworów. Ale dzięki. Lenek też się pojawił, dobry wieczór. Jak kulturalnie dzisiaj Lenek w ogóle. Aż sobie wyobraziłem, że tam pod krawatem siedzisz jeszcze na dodatek i tak wiesz, taka jakaś szklaneczka wina. I tak kulturalnie zaczynamy audycję. Damian i Kasia również witają, więc ja również witam jeszcze raz wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zaczynamy krótki serwis informacyjny. Nie będzie dużo wiadomości, a właściwie bardzo, bardzo mało. Zazwyczaj mamy dużo więcej, ale nic się znowu nie działo, tak więc cóż, zaczynamy serwis informacyjny. Wieści z Niemiec, bo tylko tam cokolwiek się działo i niezbyt fajnego, bo w Kolonii odbył się największy neonazistowski marsz od lat. Ponad 4000 neonazistów zorganizowało marsz w Kolonii, motywowany wsparciem dla białej chrześcijańskiej Europy w walce z państwem islamskim. Neonaziści od lat nie organizowali w Niemczech tak dużego zgromadzenia. Co więcej, policja przyzwoliła na zaatakowanie antyfaszystów kontrdemonstrujących przeciw propagowaniu ideologii nazistowskiej. Media starały się kryminalizować antyfaszystów, wspierać policję, zapewniając, iż zapanowała nad sytuacją, a także ukryć przekaz ideologiczny demonstracji neonazistowskiej, nazywając jej uczestników po prostu kibicami. Neonaziści atakowali przez kilka godzin. Wśród rannych znaleźli się protestujący policjanci i dziennikarz. Połowę agresorów stanowili neonaziści z Hamburga. Mimo iż policja wiedziała o mobilizacji prawicowych chuliganów z wielu miast, przygotowała jedynie 1000 policjantów. Tyle samo co przeciwko 40-osobowemu strajkowi głodowemu uchodźców w Berlinie, który odbył się w tym roku. W Niemczech to jeszcze na dodatek zasłanianie twarzy podczas demonstracji jest przestępstwem i podczas demonstracji antyfaszystowskich takie osoby, które zasłonią twarz, są aresztowane zwykle kilka chwil po założeniu maski. No, jak wiadomo, neonaziści widocznie mają, dla nich jest inne prawo, bo tak się nie działo. Dzień później po tym wszystkim odbyła się demonstracja na 1500 osób przeciwko przemocy policyjnej i faszystowskiej. No ale to było właśnie 1500, a poprzedniego dnia 4000 neonazistów. Naprawdę przerażające są te liczby.
No nic, my cofnijmy się do roku 1984 i posłuchajmy właśnie jednej z niemieckich grup punkowych. Nazywa się Inferno i kawałek Schon Gottes. Tak jest, niemiecki punk rock zawsze mi się podobał, ponieważ niemiecki język jest dość ostry, więc to była kapela Inferno z utworem Schon Gottes z epki i tutaj mała korekta, powiedziałem 84, ale ta epka pochodzi z 85. No, mała różnica, myślę, że do wybaczenia. Lenek się zapytał, co to jest krawat, bardzo mnie tym rozbawiłeś. Krawat to jest główny prowadzący
kierownik i generalnie twórca pisma anarchistycznego Inny Świat. Bardzo sympatyczny człowiek, to jest krawat. Dobrze, moi drodzy, lecimy dalej. Najbliższe koncerty i wydarzenia. Powiemy sobie parę słów o tym, gdzie można się wybrać w najbliższych dniach, co świętować i właśnie, gdzie się ruszyć. Jak już wiecie, Deserter ma trasę, która promuje ich najnowszy album Większy zjada mniejszego, mnóstwo koncertów i tak właśnie dzisiaj, jak dobrze patrzę, tak, dzisiaj właśnie grają w Londynie, ale ja, jak widzicie, nie jestem tam. Następnie 6 listopada zagrają we Wrocławiu, 7 w Zabrzu, 8 w Rzeszowie, 10 Warszawa, 14 Opole, 15 Kraków, 16 Łódź, no i tak dalej, więc spora trasa Desertera. Już pierwsze słuchy mnie tutaj doszły, że płyta jest no, w miarę dobra, no, typowo deserterowskie granie, czyli szybko, no i z wokalem, wiadomo, specyficznym bardzo, którym no, jednym odpowiada, a drugim nie tak średnio. No cóż, zobaczymy. Osobiście jeszcze tej płyty nie słuchałem, a więc się wstrzymam jeszcze od komentarzy. 7 listopada w Gliwicach Gaga, Zielone Żabki, Buster Beaton i Pull the Wire. 9 listopada grupa z Wielkiej Brytanii GBH we Wrocławiu w klubie Stary Klasztor. 23 listopada Nacjonalizm Nie Dziękuję w Bielsko-Białej. Schizma, Uliczny Opryszek, Mirage, Mr. X, On Your Bike, Bright Light, Profanacja, Government Flu i Nice Shoes. Niezły festiwal, zresztą jak co roku od paru lat, organizowany właśnie w Bielsku-Białej. Jeżeli ktoś ma niedaleko, to polecam. Fajna naprawdę impreza. Co jeszcze? I teraz tak może niesztandarowo, Kult, kapela dość znana, też powiemy sobie o ich koncertach, też mają małą trasę i tak 5 listopada w Białymstoku, 6 w Olsztynie, 7 w Warszawie, 8 też w Warszawie, widocznie musi być jakiś tutaj błąd, nie wiem, które dokładnie jest, no, która data jest prawdziwa, czy 7 czy 8 grają w Warszawie, ale Stodoła, więc do sprawdzenia, może grają dwa razy pod rząd w Warszawie, może tak być, nie wiem, nie spotkałem się jeszcze z czymś takim. 9 listopada w Poznaniu, 14 Kult zawita do Kielc, no i 15 do Krakowa. I też powiemy sobie troszeczkę o akcjach, które się zbliżają. Wiadomo, listopad jest trochę takim gorącym tematem do rozważań i do manifestacji. I tak 8 listopada w Warszawie o godzinie 13:00 brama Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się demonstracja Razem Przeciwko Nacjonalizmowi. Przypominam, 8 listopada Warszawa o 13:00. Marsz antynacjonalistyczny odbędzie się również w Krakowie. Cała impreza nosi nazwę Koniec Stagnacji i odbędzie się 11 listopada o 16:00 na Placu Szczepańskim. Jak widać, z tego co mi tutaj wiadomo, 11 listopada żadna blokada marszu w Warszawie się nie odbędzie, więc będę ciekaw, jak to wszystko się właśnie rozegra w Warszawie. Było wiele dyskusji na ten temat. Jedni mówili, żeby właśnie blokować, drudzy mówili, żeby nie blokować, bo to tylko pogłębia całą sytuację. Ja jestem jednak z tych osób, że mimo wszystko należy reagować i nie zostawiłbym tego od tak sobie. No ale zobaczymy. Właśnie dlatego tym bardziej jestem ciekaw właśnie tego, jak to wszystko przebiegnie 11 listopada w tym roku w Warszawie. Tutaj jeszcze Adaś, poza tym, że pozdrawia i wita nas, podrzucił plakat dotyczący koncertu Bunkier, Antyhipokryzja, Prokuratura i jeszcze jeden zespół, którego nazwy nie potrafię rozszyfrować niestety. Cała impreza odbędzie się w Opolu, piekarnia 8 listopada o 20:00. Aha, PCK, tak więc PCK, Prokuratura, Antyhipokryzja i Bunkier w Opolu 8 listopada za jedyne 9 zł. Naprawdę fajna okazja, żeby posłuchać sobie właśnie dobrej dawki punk rocka. Zerkam jeszcze tutaj na naszą listę koncertów. Może parę słów dla tych, którzy mieszkają w Londynie, może są tacy słuchacze. 15 listopada w Londynie odbędzie się koncert grup Sham 69, Vice Squad oraz 16 Guns. 20 listopada Subhumans zagra. 29 listopada The Vibrators. Tak więc też się będzie tutaj działo co nieco, gdyby człowiek nie był taki przeziębiony, zdechnięty, no to może i bym ruszył swój tyłek. A tak to cóż, pozostaje siedzieć w domu, ale i tak nie narzekam.
Dobrze, tyle jeżeli chodzi o imprezy. Za chwilkę powiemy sobie co nieco o nowych płytach, które się ukazały, a właściwie płycie. A teraz podkręćcie jeszcze głośniej wasze wzmacniacze, bo gramy de facto Uliczna Kultura. No co to jest za mania? Świetny kawałek, jeszcze te trąbki dodają charakteru i takiego powera dodatkowego. I jeszcze tutaj Adaś dopowiadał, jeżeli chodzi o ten koncert Bunkier, Antyhipokryzja, Prokuratura PCK w Opolu 8 listopada, to na koncercie też będą kręcone dodatkowe zdjęcia do amatorskiego teledysku do kawałka Och. Będzie stał stolik, gdzie każdy chętny będzie mógł usiąść przed kamerą i na ułamek na kilka sekund pojawić się właśnie na materiale wśród zadowolonych obywateli. Tak więc tym bardziej ciekawostka taka i wszystko to zostanie umieszczone w sieci, więc no będzie się działo. Oczywiście my też zapraszamy do Opola właśnie 8 listopada. Miron jeszcze napisał, że 8 listopada jest jeszcze gig w Brzegu, w brzeskiej scenie muzycznej. Grają opolski Portrol i czeski Zakaz Wezdu. Pozdro. O, Zakaz Wezdu już brzmi znajomo. Chyba gdzieś słyszałem, albo przynajmniej nazwa mi się obiła o uszy. No proszę. No to można się udać właśnie i tam. Wielkie dzięki za informację. My, cóż, jedziemy dalej. Nowa płyta. Ostatnio odbyła się, albo właściwie odbędzie się, bo jeszcze oficjalnie jej nie ma, premiera albumu nowego grupy Bang Bang. Wydaje on album zatytułowany Złe Dzielnice. Bang Bang, zespół z Legionowa, muzycy związani niegdyś z seksbombą, są cały czas na punk-rockowej ścieżce, która, no, ich charakterystyczny styl to takie lata 70. I to jest już ich trzeci album, wydany właśnie we współpracy z Jimmy Jazz Records. Jest to generalnie punk rock wymieszany z rock'n'rollem. Na albumie znajdziecie 14 nowych utworów. Singlem promującym płytę będzie utwór tytułowy z płyty, premiera albumu 22 listopada. No ale oczywiście już dziś można zamawiać krążek i dostać tam wcześniej, odpowiednio wcześniej i posłuchać. Koszt całego krążka to 30 zł, trochę sporo, plus koszty przesyłki, więc wychodzi jeszcze więcej. No ale jeżeli ktoś lubi, to może sobie odmówić parę piw, no i właśnie kupić Bang Bang Złe Dzielnice. Ja mam takie mieszane uczucia co do tego zespołu. Ciężko mi powiedzieć, czy mi się podobają, czy nie. Może z ich poprzednich albumów, właściwie jednego, jakoś tam mogę posłuchać trzech utworów.
ale no, generalnie nie jestem jakimś tam wielkim fanem takiego grania. Zresztą, czy wy jesteście, to ocenicie sami za chwilkę. Co prawda nie zdobyłem żadnego utworu z tej najnowszej płyty Złe Dzielnice, ale posiadam coś z poprzedniej, która nazywa się Rozdarcie, więc posłuchajcie utworu Czy to oszalał świat. Mniej więcej w takim stylu grają chłopaki Bang Bang, Czy to oszalał świat. To był Bang Bang z płyty Rozdarcie, Czy to oszalał świat. Ja jeszcze raz przypominam, że oni wydali nowy krążek, Złe Dzielnice, a generalnie ten utwór, który słyszeliście, był no jednym z takich spokojniejszych w sumie, no bo zazwyczaj grają właśnie tak punkowo, rock'n'rollowo, gdzieś jednak coś mi podpowiedziało, żeby jednak wybrać ten utwór. No cóż, resztę możecie bez problemu pewnie odnaleźć w internecie, posłuchać sobie coś więcej, jeżeli jesteście oczywiście zainteresowani tą grupą. Ja, jak już wspomniałem, nie jestem jakimś wielkim fanem tego zespołu. Parę słów o naszych audycjach jeszcze, bo przypominam, że oprócz mojego punkowego przedszkola warto też odwiedzić inne. W Cztery Strony Punka akurat w tym tygodniu jakoś nie odbyło się. Byłem bardzo tym zawiedziony. Nie wiem dlaczego konkretnie, dlaczego nie było tej audycji, no bo ja właśnie tak nastawiłem się na ten wtorek, a tutaj nic się nie pojawiło, też jeden punk nie przyszedł, nie wiem czemu. Mam nadzieję, że w ten wtorek nie zawiedzie i właśnie od 18 do 20 się pojawi. Za to w każdy czwartek od 20 do 21 macie też możliwość posłuchania Skwarka, audycja Offroad, dziwny styl, dziwne granie, coś dla tych, którzy są przygłusi, to na pewno nie jest audycja dla starych, bo ja akurat nic go nie mogę usłyszeć tam na tej audycji, jak on coś mówi, to ja chyba nie dosłyszę, ale z tego co widzę, słuchalność ma dość dużą, więc chyba to tylko ja jestem jakiś taki dziwny. Dodatkowo
Ostatnio miała premiera nowa audycja, też z Kwarka w sumie i jeszcze jednego kolegi, która odbywa się w każdy piątek od 20 do mniej więcej 21, czasami nieco dłużej. Nazywa się audycja Punk Zone, więc tam też możecie zajrzeć. Ja nie miałem odwagi, szczerze powiedziawszy, w ten piątek tam posłuchać tej audycji, no ale może w ten się odważę, zobaczymy. Dobra, to zanim przejdziemy do promowanych naszych zespołów, to posłuchajmy nieco więcej punk rocka, nieco więcej chaosu wprowadźmy w to niedzielne popołudnie. Będą dwa utwory teraz, nieco związane ze sobą, jeżeli chodzi o zespoły. Uliczny Opryszek, a później Robotnik. Uliczny Opryszek, Nowy Świat, a Robotnik, no powiedzmy, że taki bardzo znany utwór, Do Pana Prezydenta.
Nie wiem, czy też tak macie, że zapamiętujecie na przykład sytuację, jak pierwszy raz usłyszeliście jakiś świetny utwór. Ja tak mam właśnie z tym kawałkiem Robotnik do pana prezydenta, który to usłyszałem. Pierwszy raz był na jakiejś składance. Tak mi się spodobał, że oczywiście słuchałem go non-stop, a później się rozejrzałem już za pełnym albumem. No i właśnie, takie niuanse, które się pamięta. Podobno to wykorzystują psychologicznie, rzecz ujmując, w sklepach, kiedy to już wcześniej słuchacie sobie kolęd, bo mają to wprawić was w dobry nastrój i taki, że kupujecie więcej, no i generalnie jesteście zadowoleni, to się też koduje na przyszłe lata, właśnie, że kolędy się kojarzą z czymś miłym. I też przy okazji z zakupami. No tak, co kto lubi, no, materialistów nie brakuje. Pan Krzymon na panelu pozdrowień napisał: byłem po browara, bo trudno się słucha tak dobrej audycji o suchym pysku. Coś mnie ominęło ciekawego? Pozdrawiam prowadzącego i bywalców tej audycji. A pozdrawiam również... No tak, czy ominęło cię coś ciekawego? Mógłbym powiedzieć, że skoro byłeś po browara, bo tak o suchym pysku siedzieć nie wypada, no stwierdzam, że tutaj strasznie sucho gadam. Ale tak naprawdę to jeszcze raz wybaczcie, dzisiaj audycja może być taka troszeczkę no, podupadła ze względu na moje zatoki, które mnie po prostu przygwoździły i się w ogóle dzisiaj zastanawiałem, czy jest sens nadawać, no ale oczywiście, że jest. Więc z punk rockiem przez życie, jak to mówią, idziemy dalej. Promowane zespoły. Dzisiaj dla was tylko albo aż jedna kapela dodatkowa. Ostatnio zgłosił się do mnie zespół o dość ciekawej nazwie. Nazywają się Dobra Dobra. Tak więc na początek posłuchajmy coś z ich twórczości. Pierwszy utwór, Blocks. Jest nowy promowany zespół na naszym radiu, Dobra Dobra. Gdzieś sobie czytałem, że takie Dobra Dobra to jest formą zaprzeczenia generalnie. W każdym razie chłopaki nagrali i promują płytę, która się nazywa Chyba Ty. Pochodzą ze Złotoryi, na wokalu Kalina, na basie Raf i na perkusji Wojtek, tak więc trzech gości, którzy no grają energicznego punk rocka i to wszystko jest, tak jak starałem się wsłuchać zawartość tego krążka, czyli teksty, i powiem wam, że to wszystko stanowi jak dla mnie taką formę jednego generalnie zrzutu ze wszystkiego.
I dość mi przypominają czasami momentami taką kapelę, która kiedyś nazywała się i grała Gówno Prawda. I oni też robili coś na... grali na modłę takiego zrzutu ze wszystkiego, zrzucali się z większość też kapel nawet i takie skojarzenie mi się od razu jakoś załączyło, jak słuchałem właśnie kapeli Dobra Dobra. Może tak nie jest do końca, bo wiadomo, tutaj chłopaki grają o wiele lepiej, no ale mimo wszystko jakaś tam taka iskierka się tliła i miałem takie wrażenie. Ocencie sami, bo jeszcze jeden utwór dla was, który się nazywa Arena, jest dla kibiców, więc... Posłuchajcie sobie tego, a następnie będziemy już powoli, bo zbliżamy się do godziny 19, będziemy powoli już przenosić się na rozmowy o Jarocinie, czyli część drugą naszej audycji, która to poświęcona jest głównie weteranom jarocińskim, no i człowiekom, którzy lubią takie różne opowieści na temat festiwalu właśnie w Jarocinie lat 80. i 90. Oczywiście to wszystko przy okazji połączone z muzyką z tamtego okresu, więc będzie to, co ja akurat najbardziej lubię. No a dla was, tak jak mówię, jeszcze chwila takiej muzyki bardziej współczesnej. Dobra, dobra, utwór Arena. Dobra, dobra, starczy. I tak na serio, to był zespół Dobra, dobra ze Złotoryi. Na panelu pozdrowień Inka melduje się, witam Ciebie, wreszcie, no spóźniona dzisiaj odnotowywuję, ale bardzo jestem zadowolony, że no, w większości już jesteśmy. Tak więc witam Was, tych, którzy dopiero teraz dołączyli, informuję, słuchacie audycji Punkowe w przedszkole, za chwilkę zaczynamy nasz główny temat, oczywiście skupimy się na różnych
wspomnieniach i przygodach jarocińskich i muzyce z tamtego okresu. Następnie trzecia część naszej audycji, czyli czas od godziny 20 do 21, to będzie piosenka na życzenie. Tradycyjnie już taki koncert życzeń, kiedy to wy podrzucacie swoje propozycje muzyczne, a ja staram się to wszystko jakoś ogarnąć i w miarę możliwości też i spełniać. Tak więc zaczynamy rozmowy o Jarocinie. Póki co, tak żeby wprowadzić się w nastrój, będzie urywek występu grupy Karcer z Jarocina z roku 86. Zapraszam. Przy okazji też witam Dana, który też wita wszystkich i też dopiero co pojawił się na panelu pozdrowień. Takie nietypowe dość nagranie, może niektórzy w ogóle nie słyszeli. Karcer, koncert zarejestrowany w 86 roku. No i zaczynamy nasz jarociński maraton. Jeszcze tylko tutaj zerknąłem na panel pozdrowień. Słuchacz z Lubelskiego też jest, napisał, i Siemka. I jeszcze Kuba, jak wszyscy się witają, to ja też witam serdecznie słuchających. Słucham, nagrywam, audycja będzie na dniach. Właśnie, bo zapomniałem powiedzieć, dzisiaj wszystko to z powodu tego, że no nieźle mnie te zatoki rozłożyły, co pewnie słyszycie. Zapomniałem powiedzieć, że pierwsze dwie godziny oczywiście będą nagrywane, wszystko dzięki Kubie, i następnie na dniach wrzucę je na nasz kanał na YouTubie i będzie można sobie w spokoju odsłuchać to, jak się męczyłem przez dwie godziny. Oczywiście w sensie zdrowotnym się bardziej męczyłem, bo sama audycja to jak najbardziej wielka frajda, zwłaszcza jak już jesteście, to już kompletnie frajda. Dobra, wspomnienia troszeczkę
przytoczę wam wspomnień Leszka Falińskiego. Jeżeli nie kojarzycie tego nazwiska, to bardzo dobrze, ponieważ jest to perkusista zespołów takich jak Daktyl czy też grupa Jam. Więc macie prawo nie kojarzyć, wiadomo, ruszamy się w temacie bardziej punkowym, tak więc na pewno tutaj nie będę opowiadał historii tej grupy Jam ani nic w tym stylu. Bardziej mnie interesują takie ciekawostki, których w różnych relacjach się dopatruję, właśnie dotyczące tych Jarocinów. No i tak, faktycznie mieli wiele występów generalnie na deskach w Jarocinie, ale jeden z nich był o tyle ciekawy, że perkusiście uciekały ciągle fatalnie ustawione bębny, uciekały do przodu. To się czasami zdarza, coś takiego. Na to się już nie ma większego wpływu, to już też zależy wszystko od organizatorów. No ale wtedy też rejestrowali nagranie i na zarejestrowanym nagraniu jarocińskim na piosence Whisky na samym początku słychać jest potworny odgłos uderzeń młotka, jak ktoś bije tym młotkiem, a to się przyczyna jest tego taka, że jeden z technicznych, rozumując, że jest kłopot z tymi bębnami, to przy pomocy gwoździ jakoś próbował wtedy akurat przed utworem, czy już w czasie utworu, właśnie blokować tą perkusję i tam przybijać kilka gwoździ, żeby właśnie ta perkusja nie uciekała do przodu. Tak więc to mnie bardzo rozbawiło w sumie. Do też mniej ciekawych dla niego opowieści można zaliczyć to, że delikatnie mówiąc, został wtedy w Jarocinie pobity przez bramkarzy, ochroniarzy jarocińskich. I to może nie z jego powodu, bo wtedy każdy z uczestników posiadał taki identyfikator i ponieważ no nie każdego było stać na kupienie biletu, na wejście, na koncert, więc ten identyfikator był pożyczany różnym osobom, żeby sobie one też mogły wejść. No i on go pożyczył znajomej dziewczynie z tyskiej ekipy fanów. To samo też uczynili pozostali członkowie. Przechodzili przez płot oni bez tych identyfikatorów następnie na koncert w amfiteatrze. No i on miał nieszczęście być tym ostatnim. Traf chciał, że ktoś go zauważył, więc bramkarze do niego podbiegli i on, będąc jeszcze na tym płocie, wisząc kilka razy, dostał no prosto w twarz. Tak więc cała sprawa jest o tyle jeszcze ciekawa, że w tym samym czasie jeden z organizatorów festiwalu był tak samo poszkodowany w podobny sposób, więc takie pożyczanie identyfikatorów, się okazuje, no było dość popularne wtedy. Dobra, dwa utwory dla was teraz, dwa dlatego, bo są dość krótkie. WKG Destroy, a później kapela Denat, utwór Reforma, bodajże chyba pochodzą z Pleszewa, jak się nie mylę, ale mogę się mylić, za chwilkę to jeszcze sprawdzę. Chociaż tak, chyba z Pleszewa. No to te dwa utwory teraz dla was. Każdy zniszczyć ten porządek, zaprowadzić nowy ład. Pasudziło mi się życie i ten cały głupi świat. Została ostatnia szansa, by wprowadzić parę zmian. Została ostatnia szansa, by się pozbyć starych plam. Wolność jest nie do zdobycia, bo utrudnia system to. Trzeba więc system obalić, by nie ciągnął nas na dno. Została ostatnia szansa, by wprowadzić parę zmian. Została ostatnia szansa, by się pozbyć starych plam. Jak nie nazizm, to komunizm, na tym świecie wiedzie prym. A ja jestem za wolnością, bo anarchia hasłem mym. Została ostatnia szansa, by wprowadzić parę zmian. Została ostatnia szansa, by się pozbyć starych plam. Reforma! Kończy nam zagroda, reforma! Kieszeni nam wyciąga pieniądze, ciężko zarobione pracę, na zaloną wodę. Reforma, drugi nasz etap, życiowej szansy wykrzyczenia narodu, nauka, nam ustaw, ustanowienie wariatu trzeciego.
nigdy się nie skończy reforma. Ludzie nam oświęcy ojczyzne, mocą na zawory wrogowie. Masz po wschodniej strony reforma, drugi narzędza życiowej szansy wykręcenia narodu za organą usta. Ustanowienie wariantu trzeciego. Chyba się poprawi reforma, wiesz, że nie stawi reforma, narodu duszy nie reforma, na inne myślenie reforma, drugi narzędza życiowej szansy wykręcenia narodu całą gamą usta, ustanowienie wariantu trzeciego. I tak, najpierw WKG było Destroy, a następnie grupa Denat z utworem Reforma. Ja tam wspomniałem o Pleszewie, bo to jest utwór ten pochodzi ze składanki, na której gra wiele, wiele kapel, jak na przykład no, Pilsator, Rebelia, Denat właśnie i wiele innych zespołów, które pochodzą z Wrześni, z Ostrowa. I generalnie album ten, składanka, jest zatytułowana Pleszew, miasto, podziemie. Tak więc od razu sobie pomyślałem, że może są z Pleszewa, ale chyba nie. Nie wiem, dlaczego jest ta składanka tak nazwana. Została wydana bodajże w roku 92, ale nic więcej niestety na ten temat nie mogę powiedzieć. Brak informacji. Lenek napisał: widziałem WKG na małej scenie, niezła jakość nagrania, co z wokalistą tego, z tego Jarocina? Z tego co pamiętam, to po prostu przestali grać dalej i generalnie kiedyś się chyba o to pytałem chłopaków właśnie, co z tym wokalistą, ale nie mają z nim kontaktu, raczej nie wiem, gdzieś tam sobie coś robi, coś żyje, ale dokładnie niestety większych informacji brak na ten temat, niestety. Dobrze, a w ogóle generalnie jeszcze taka ciekawostka, powiem ci Lenek i może wam zebranym, że a propos wokalisty grupy WKG pierwszego, no to on w Jarocinie się nie pojawił, bo chyba tam go mama nie puściła czy coś takiego, po prostu nie mógł przyjechać i WKG zagrał tam basista na wokalu, on zaśpiewał większość piosenek. Basista, który jest dość dobrze znany obecnie, bo on założył generalnie zespół Ankh, tak więc no i tam dalej chyba gra na basie, z tego co kojarzę. I jeszcze w różnych innych zespołach, bo jego głowa jest pełna pomysłów, ale właśnie on wtedy wystąpił w Jarocinie jako, no, jako zastępczy wokalista, można powiedzieć, grając równocześnie na basie i śpiewając. Dobra, jeżeli chodzi o inne wspomnienia, jeszcze się skupimy tutaj na perkusiście Dżemu. Oni wcześniej mieli taką kapelę Daktyl. Była to formacja, no taka rockowa, a w tamtym czasie popularność zdobywał thrash metal, a muzyka, którą właśnie grał Daktyl, no była troszeczkę zbliżona do tego gatunku. Było więc tym bardziej jakoś pozyskać odbiorców. No i konkursowy koncert ich odbywał się w amfiteatrze. Walter Chełstowski uprzedził wszystkich muzyków, aby nie podburzali publiczności, bo sytuacja polityczna w kraju była dziwna, no i każdy zbiorowy gest radości mógł być traktowany jako taka manifestacja przeciw władzy, co oczywiście było bzdurą. Festiwal odbywał się chyba w rocznicę Solidarności, tak więc władze wręcz nakazywały spokój pod rygorem no, zamknięcia czy nawet zawieszenia festiwalu. Publiczność musiała więc grzecznie siedzieć na tyłkach podczas każdego występu. No ale jak utrzymać tych młodych ludzi w ryzach podczas, no jak tutaj ktoś gra i muci niezłą muzykę? No i właśnie oni jako Daktyl zaczynali, potrafili rozgrzać publikę i graniem i sposobem bycia na scenie. No i on wspomina, że pamięta jak grali drugi utwór. Utwór sam w sobie był dynamiczny, tekst był na czasie i cały amfiteatr nagle podniósł się z miejsc, a w odsłuchach nagle pojawił się głos Chełstowskiego: proszę przerwać, na co oni, jak tu przerwać, że no skoro jest tak fajnie, cały amfiteatr w ogóle wow, powstał. No i co zrobiono? Po prostu przerwano im wyłączeniem nagłośnienia, starą PRL-owską metodą, wyłączeniem prądu.
niestety zrobił się wtedy no niezły tumult na widowni, posypały się foliowe worki po mleku, które były napełnione piaskiem, bo tak sobie wtedy radziła publika, jeżeli coś im się nie podobało, to właśnie napełniały worki po mleku piaskiem, no i na scenę. Po kilku minutach zapanowano nad wydarzeniem wtedy, więc kapela mogła grać dalej, no ale znowu to samo, znowu zaczęło się tak, że amfiteatr zaczął żyć tą muzyką i znowu band wyłączono im prąd, tak więc ludzie na widowni w pewnym momencie zrozumieli, że no jak będą się, niestety trzeba to powiedzieć, że jak się będą dobrze bawić, no to będzie to wszystko przerywane. I jeżeli tylko będą trochę ciszej, to będą mogli się dalej kontynuować ten koncert. No paranoja wielka, ale tak to właśnie wyglądało w ówczesnych czasach. My na szczęście teraz raczej nie mamy takich problemów, więc możemy się cieszyć do woli i dobijać tym wszystkich dookoła. Posłuchajmy teraz, czego można chcieć, kalesony Boga wojny. Kaleszony Boga wojny. Przechodzimy do kolejnych wspomnień. Tym razem Roman Sebastiański, wokalista, gitarzysta zespołu Pancerne Rowery. I znowu kapela, za którą generalnie nie przepadam i za bardzo nie będę się tutaj nad nimi rozwodził, ale warto wspomnieć parę tutaj niuansów, które właśnie będą fajnie obrazować to, jak wyglądała nieraz sytuacja dotycząca festiwalu w Jarocinie i nie tylko zresztą, ponieważ oni byli związani z zespołami z alternatywnej sceny z Trójmiasta i to tak jakby był troszeczkę inny, nie świat, ale jakby inna grupa, która no w pewnym momencie była dość konfliktowa w stosunku do Jarocina. Jak to się wszystko stało? Otóż w sumie w 1988 roku wszystkie zespoły alternatywnej sceny solidarnie zrezygnowały z występu w Jarocinie z powodu wykreślenia przez organizatora właśnie świetnego składu od nich młodego zespołu thrash metalowego Hector z Gdyni. Powodem było prawdopodobnie konflikt z menadżerem Turbo i jednocześnie niepisanym dyrektorem hard rocka czy heavy metalu na Polskę. Na jednym z koncertów w Słupsku właśnie ta młoda grupa Hector supportowała grupę Turbo tak dobrze, że nikt potem nie chciał już słuchać głównej gwiazdy. Tak więc wykreślenie Hectora ze składu trójmiejskich kapel na festiwal w Jarocinie w 1988 roku mogło być więc taką formą zemsty za tamto artystyczne upokorzenie. W 1989 roku do Jarocina dopiero przyjechała cała trójmiejska scena alternatywna łącznie z Hectorem. Był to też wtedy ostatni publiczny występ Pancernych Rowerów. Gość też opisuje bardzo dużo fajnych
sytuacji, do nich się za chwilkę odniesiemy, ale póki co posłuchajmy może jeszcze troszeczkę fajnej muzyki, tym razem z Gliwic. Gliwice, nagranie z 1988 roku, na jak Gliwice, to musi być co? Musi być brzytwa ojca. Brzytwa ojca. Kuba tutaj napisał, że turbo to gówno. No zgadzam się w sumie, bo też nie przepadam za tą kapelą i generalnie nieraz tak się zastanawiam, bo oczywiście no, spróbowałem sobie posłuchać, czemu nie, ale naprawdę nic mnie zupełnie nie urzekło w tym graniu. Ani w ogóle żaden utwór do mnie nie przemówił. No może poza jednym, bodajże utwór Dorosłe Dzieci chyba, taki ma tytuł, został wykorzystany w filmie Fala i w sumie jako tam chyba na końcu był umieszczony. Powiem wam, że nawet fajnie pasował do tego wszystkiego, więc jeżeli chodzi o ten utwór, to spoko. Ale nie to, żeby tam można było popogować do tego, niestety. Jeszcze parę słów wyjaśnienia, jeżeli chodzi właśnie o trójmiejską scenę alternatywną, no to w pewnym sensie oni byli zawsze w opozycji do Jarocina. To były czasy, koniec lat 80., to dużo część zespołów w Polsce wzorowała się na Joy Division. Grali smutno i dekadencko, byli też nazywani przez niektórych Joyami. I zespoły z Trójmiasta generalnie nie serwowały takich dołów, ale proponowały coś z pozytywnym czadem. No a Chełstowski znowu lubił takie zimnofalowe grania.
Dodatkowo jeszcze ta trójmiejska scena alternatywna nie mogła zaakceptować tego festiwalu w Jarocinie, ponieważ tam była komisja, która kierowała się dziwnymi kryteriami, no i wskazywała muzykę lepszą albo wskazywała muzykę gorszą. Gdyby to był wybór czysto estetyczny, to spoko, ale za tym kryła się troszeczkę manipulacja polityczna, no bo zdobyta nagroda była przepustką do komunistycznego show biznesu, z którego pomocą wmawiano całej Polsce, co jest dobre, a co złe. I myślę, że na tym głównie polegała różnica pomiędzy festiwalem w Jarocinie, a festiwalem Nowa Scena w Trójmieście. To były takie zupełnie inne formuły, gdzie tam właśnie w Trójmieście nie było rywalizacji, wyścigu i żadnych konkursów, żadnych takich konkursowych komisji. Jedyną nagrodą, jaką można było tam oczekiwać, no to był aplauz zadowolonej publiczności. W sumie fajna sprawa. Obłęd to stan łaski, to jazda na cyklonie. Po południowym tramwaju ksiądz grozi anatemą. Anatemą, anatemą, anatemą. A kiedy kwitną kasztany, uniwersum nas dotyka. Miłość Wojtka i Pawła wśród kolorowych ciuchów na dywanie. Gdzieś z daleka śmieje się broni Sofokles, że teraz innym los wygarbuje twarz. Gdzieś z daleka śmieje się broni Sofokles, że teraz innym los wygarbuje twarz. Rio de Morto z utworem Obłęd nam tutaj wskoczył. Tak troszeczkę nie na czasie, bo to akurat płyta, która się ukazała bodajże w 2006 roku, więc troszeczkę nie w klimacie, ale czemu nie? Zespół z korzeniami bardzo punkowymi. Na panelu Lenek napisał, że dorosłe dzieci są super, a pan Szymon pozdrawia Bernadettę z Facebooka i wszystkich znajomych z Kielc. No proszę. Dzisiaj znowu troszeczkę kieleckiej ekipy się pojawiło, z czego bardzo się cieszę. Dobrze, wróćmy jeszcze do festiwalu w Jarocinie. Oczywiście w 1985 roku w Jarocinie wystąpił zespół Dzieci Kapitana Klosa. Oni też byli związani ze sceną alternatywną, tylko że no, oni powstali przed tą alternatywną sceną, która powstała bardzo krótko przed Jarocinem 1985 roku, więc Dzieci Kapitana Klosa mogły już być wtedy zakwalifikowane do występu na tym festiwalu i nie mogły jakoś tam zabojkotować tej całościowej imprezy. Teraz wróćmy do Pancernych Rowerów. Oni wystąpili na małej scenie i w sumie na dużej scenie też, tylko że Wolter Chełstowski nie zgodził się na początku, żeby zagrali na dużej scenie. I tak więc zaprosili ich tylko do występu na małej scenie w amfiteatrze i to jeszcze na 10 rano. Wiadomo, że godzina troszeczkę ciężka.
Jednak mimo wszystko wspominają to bardzo dobrze. Była słoneczna pogoda i atmosfera w amfiteatrze przypominała amerykańskie kampusy studenckie z lat 60., bo ludzie przyszli się wyluzować, odpocząć, tańczyć. Przyszło około 1000 ludzi o 10 rano. Amfiteatr zapełnił się w około 1/3. Ludzie rozkładali koce, leżeli na ławkach, więc było całkiem swobodnie. Pancerne rowery wcześniej wykonały taki mały trik, bo wykonali wcześniej mały plakacik A3, który odbili na ksero i rozwiesili w mieście w liczbie około 60 sztuk. I zapowiadał on poranny występ wszystkich zespołów alternatywnej sceny. Plakaty bardzo szybko zniknęły, ale prawdopodobnie nie były zdzierane jako dowód agresji czy tam rywalizacji, tylko były zabierane na pamiątkę. Każdy zespół grał niecałą godzinę, czyli w sumie standardowo, ale później dostali też, tak jakby zagrali Pancerne Rowery w 1986 roku na dużej scenie. Wspominają to jako niesamowite przeżycie, bo jadąc do Jarocina nie spodziewali się oczywiście, że zagrają na stadionie i to był ich pierwszy występ przed tak dużą publicznością. Walter znów oczywiście wyznaczył dla nich dziwną porę, bo grali na samym końcu około 4 w nocy. Wtedy koncerty odbywały się naprawdę do późna w nocy. Zagrali spokojnie, psychodelicznie, a nawet balladowo, żeby publikę uspokoić. Prawie wszyscy wcześniej grali ostro, agresywnie, więc chcieli w opozycji do tego zabrzmieć spokojnie i klimatycznie. No i kiedy światła jakoś tam się rozproszyły, oni byli na scenie i nagle zobaczyli tłum aż po horyzont i to było na pewno no, takie, że wow, co ja tutaj w ogóle robię. Jeszcze nie mieli łatwo, bo wiadomo, że na tym festiwalu ostro rządził punk rock, też heavy metal, no i taka wzajemna agresja i oni wystąpili z takim programem, no co to można powiedzieć, że było taką świadomą prowokacją. A jak sami się przyznają, lubili prowokować. No i na jednym z ich koncertów w 1984 roku na przykład wyszli na scenę, gdy punkowcy już się rozochocili, no i chcieli pogować, krzycząc w ich kierunku szybciej, czadu. A oni wyciągnęli nagle wiolonczele i nagle zagrali jakiś klasyczny utwór, podczas którego punkowcy zupełnie nie wiedzieli co robić. Wszystkich to w sumie bawiło, choć były to bardzo niebezpieczne zagrywki, jednak podkreślali, że nie grają do kotleta, nie grają na zamówienie ani dla rozrywki. No, odważna z nich grupa, nie powiem. Co jeszcze z takich ciekawostek, no to byli zakwaterowani w jakiejś szkole na jednej sali gimnastycznej, spali na materacach do ćwiczeń gimnastycznych. To był bardzo integracyjny rock'n'rollowy wyjazd, no nie ukrywam, zapewne było bardzo wesoło tak spędzić w sumie noc w otoczeniu różnych innych zespołów. Dobrze, teraz coś innego. Zespół, którego możecie nie kojarzyć, grupa nazywa się No Smoking, a utwór nosi tytuł Zieleń. Biorą ludzi w swe ramiona. Zieleń szara jest.
zieleń jest czerwona. To was na pewno zaskoczyłem tym albumem. No Smoking, utwór Zieleń, który pochodzi z płyty, właściwie kasety, nagranej w 92 roku, zatytułowana Unreleased. I właśnie takie troszeczkę zimnofalowe jeszcze granie, jak słyszeliście zresztą, dość specyficzne. Na panelu pozdrowień Lenek napisał: jak jest sporo ludzi z Kielc, to może wyjaśnicie, za co wołają na was scyzoryki. Z historii właśnie scyzoryków i tej całej sprawy, z tego co ja wiem, to było to związane z wizytą prezydenta. Już nie pamiętam, czy to było w Kielcach, czy to było w Radomiu, ale chyba w Kielcach. I ktoś po prostu z tłumu rzucił scyzorykiem właśnie w prezydenta. Ale nie pamiętam, kto to, kim był ten ówczesny prezydent. Nie pamiętam tylko, czy to był Wałęsa, czy to był Kwaśniewski. Więc mam dylemat pomiędzy tymi dwoma. I ja znam taką historię, dlatego później chyba nawet scyzoryki były ciężko dostępne w jakichś tam kioskach ruchu. Takie różne dziwne rzeczy się pojawiały. Ale to jest moja historia. Troszkę Lenek się to zmieniło, bo tutaj w Anglii spotkałem się z tym, że na tych, którzy są z Kielc, mówią też majonezy od majonezu kieleckiego, więc no cóż, co człowiek to obyczaj. Wracamy do naszych wspomnień. Kolejnych ciekawostek, które mogą was troszeczkę zdziwić. Otóż było tak, że ta grupa Pancerne Rowery, kiedyś ich menadżer zwrócił uwagę na to, że mieli wśród swoich kompozycji jeden bardzo ciekawy tekst, ponieważ w tamtych czasach opisywał on bezrobotnego, który szuka pracy, co było oczywiście kompletnie surrealistyczne, bo wtedy nie było w Polsce bezrobotnych, może tak powiem. Wszyscy mieli pracę w granicach oczywiście sztywnego systemu. Był obowiązek, a nawet przymus pracy, prawie jak w hitlerowskim obozie czy stalinowskim gułagu. Tych, którzy nie chcieli pracować, w tym i dla tego systemu, nazywano niebieskimi ptakami i siłą wcielano do ochotniczych chówców pracy, do roboty w kamieniołomach czy też kopania rowów. No jak wiecie, czasy się bardzo diametralnie zmieniły. Teraz wręcz jest żadnego przymusu pracy nie ma. Mógłbym powiedzieć, że pracy nawet nie ma. I jeszcze kilka wspomnień Pancernych Rowerów. Mówili, że Jarocin to było bardzo wtedy ciekawe miasteczko, które prawie w całości było opanowane przez księży. Niewielka stosunkowo liczba milicjantów w niebieskich mundurach, choć prawie pewnie sporo po cywilnemu, i masa katechetów w czarnych mundurach, ale również po cywilnemu. I dla nich to był taki szok z kilku względów. Raz, że to była komuna i kościół był niby w defensywie, a tu widać frontalny i zmasowany atak i to pod czujnym okiem czerwonych. Więc czuli się jakby gdzieś tam w stanie Arkansas na dalekim konserwatywnym południu Stanów Zjednoczonych, gdzie jest mnóstwo różnych sekt chrześcijańskich i nagle wszyscy namawiają cię do wiary w Boga. W Jarocinie zamiast sekt byli różni zakonnicy w białych, w czarnych, w brunatnych czy też w cywilnych szatach. Wszyscy na różne sposoby opowiadali o Bogu, no i mówią, że to było dość ciekawe widowisko, choć może niezbyt nawet fajne. W tym całym religijnym, ulicznym szaleństwie był jednak i pozytywny element. Na rogu ulic, przy ścianie domu, czterech chłopaków rozstawiło perkusję oraz kilka piecyków i zaczęli ostro grać, śpiewając po angielsku o Bogu i o szatanie. W sumie nie wiadomo było do końca, kogo tak naprawdę reprezentują, bo byli z Holandii, ale grali świetnie. Podejrzewam, że jak byli z Holandii, to mogło to wiele tłumaczyć. Ale faktycznie, to było dość dziwne i to nieraz mnie zastanawiało, że no w sumie generalnie kościół jako taki był bardzo napiętnowany w tamtych czasach, a tutaj no proszę, mimo wszystko był obecny prawie dosłownie wszędzie. Przypomina też, że to był rok 85, czas kiedy Republika zaliczyła niezły obrzut. No a oni jako Pancerne Rowery też grali, prowokowali, ale nic takiego złego ich nie spotkało. I z tym wiąże się anegdota. W 87 roku zagrali na stadionie już jako tak zwana gwiazda i to był wieczór. W pewnej chwili zobaczyli pod sceną kolegę, dość ostrego punkowca z Gdyni, który się ironicznie uśmiechał, bo granie w Jarocinie, zwłaszcza jako gwiazda, dla wielu ortodoksyjnych punkrockowców było zdradą ideałów.
Wiązało się to z oskarżeniem o robienie kariery. I ten ich znajomy punk zmiął kartkę papieru w małą kulkę i rzucił w kierunku sceny. Ponieważ byli wtedy ostro spaleni, wszystko działo się tak dla nich w dość zwolnionym tempie. Tak więc widzieli, jak ta kulka tak leci wolno i opada koło właśnie nóg wokalisty. No i on powiedział wtedy do mikrofonu, gwiazdy spadają. I tym totalnie rozbroił właśnie tego znajomego punkowca. No cóż... dobra, to troszeczkę sporo tutaj już marudzę, więc czas na coś do posłuchania. Rebeliant z roku 95, z kasety Potrzebujemy Srebrników, utwór W Potrzasku. Łamane dźwięki, troszeczkę przypomina mi to wszystko Śmierć Kliniczną po części, ale to był Rebeliant. Rebeliant, utwór W Potrzasku, z kasety z 95 roku Potrzebujemy Srebrników. Na panelu pozdrowień Lenek napisał mocny tekst, no niezły, w sumie też dlatego go tutaj przedstawiam. I słuchacz z Kielc się pojawił z opóźnieniem, ale jednak jestem. Takiej audycji nie można przegapić. No widzisz, a my dopiero co rozmawialiśmy na temat, znaczy Lenek się zapytał, żeby wyjaśnić, za co wołają na nas scyzoryki. No co odpowiedziałem, że chyba ktoś kiedyś w Kielcach rzucił scyzorykiem prezydenta, tylko nie wiem, czy to był w Wałęsę, czy w Kwaśniewskiego, wszystko jedno. A jeszcze teraz mówią na nas majonezy. Lenek mówi, że majonezy też fajnie. No nie wiem, chyba wolę jednak te scyzoryki, chociaż mi to wszystko jedno też. Przypominam, że słuchacie audycji Punkowe Przedszkole. W tej chwili trwa druga część, czyli nasze wspomnienia o Jarocinie. Rozmawiamy, a raczej żyjemy wspomnieniami
pancernych rowerów, dokładniej to Romana Sebastianskiego, wokalisty, gitarzysty właśnie zespołu Pancerne Rowery, który tutaj w swoich wspomnieniach napisał wiele różnych ciekawostek. Na przykład w 1989 roku zaproszono ich ponownie na festiwal. Przyjechali jako liczna grupa kapel alternatywnej sceny z Trójmiasta. Przed nimi wystąpił Hector. Zagrali naprawdę super, ale skutek był taki, że publiczność już ich nie chciała słuchać. To było po jakiejś ulewie, błota było na maksa i to błoto leciało też w kierunku sceny. Konio był już wtedy konferansjerem, próbował przekonać publikę, że to jest prezentacja różnych kapel i różnej muzyki, no ale oczywiście ze starciu z publicznością nie miał największych szans. Na koniec zażartował, że słuchajcie, w tym kraju rządzi komuna, a nie heavy metal. Ale gdy i to nie pomogło, poddał się, no i kapela Pancerne Rowery też nie chcieli grać na siłę. Swoją drogą zagrali tylko dwa numery. Na początek próbowali coś spokojnego, transowego, żeby ostudzić całą tą agresję, no ale oczywiście to nic nie dało. Tak więc następnego utworu publiczność też nie zaakceptowała. No i wtedy grupa była zmuszona zejść ze sceny. Taka w sumie, tak to w sumie wyglądało wtedy. Szybko potem grupa Pancerne Rowery się rozwiązała. W 1991 roku wokalista wyjechał na studia do Holandii. Dwa lata później Michał, ich gitarzysta, zabił się samochodem i jego śmierć oznaczała faktyczny koniec Pancernych Rowerów. Choć tak naprawdę wszyscy mówią, że ta kariera skończyła się właśnie wtedy na tym koncercie w Jarocinie w 1989 roku. To jednak zastanawiające, co się z ludźmi porobiło. Z jednej strony przemiana ustrojowa, czerwiec 1989 roku, a tutaj tak zwany obrzut i coraz więcej tych obrzutów, aż wreszcie walki uliczne w Jarocinie w 1994, no czegoś, czego wcześniej w ogóle nie było, czyli niby już była w latach 90. wolność, a jednak pojawiła się coraz większa agresja. I podoba mi się tok myślenia w sumie właśnie wokalisty Pancernych Rowerów, to w jaki sposób on to wszystko tłumaczy. Mówi, że nie wie jak to było w małych miejscowościach, ale w większych miastach najpierw była załoga i dopiero dla załogi powstawały zespoły. Tak więc najpierw istniało grono znajomych, kolegów i dopiero z nich tworzył się zespół, który grał dla tej całej załogi i ta cała grupa tworzyła jedność, jeździli po koncertach wszędzie z tą kapelą. W Jarocinie na początku było dość podobnie, przyjeżdżały zespoły, przyjeżdżała publiczność i łączyły się te dwie grupy, które no wzajemnie się potrzebowały. Nie ze względów komercyjnych, nie po to, żeby się przepychać, kto ważniejszy, potrzebowały siebie, aby no, po prostu się czuć lepiej. Natomiast po 1989 roku ludziom zaczęło się wydawać, że wolność polega na żądaniu, że wreszcie mamy prawo żądać. Do tej pory to od nas czegoś wymagano, od nas czegoś żądano, zmuszano, a teraz my mamy prawo zmuszać. Jeżeli mam kasę, mogę kopnąć w tyłek kelnera i zmusić go, żeby biegał szybciej i niżej się kłaniał. No i ci wszyscy nowobogaccy tak traktowali innych ludzi. Jedna manifestacja wielkiej komercyjnej siły. Mam kasę i teraz ja tu rządzę. Polegała właśnie ta wolność na tym, że wszystko można było kupić i zmuszać innych do robienia tego, co się chce. No i taki nagle rozwiązał się wtedy worek z taką tłumioną agresją, tłumioną chęcią ekspansji. I w sumie to jest bardzo dobre tłumaczenie, które nigdy by mi w sumie nie przyszło do głowy, a jednak tak to pomału wygląda, że no jak się płaci za ten bilet, to się wymaga, żeby te punkowe ekipy jednak grały, bo jak nie zagrają, no to będzie siwy dym. Coś do przemyślenia teraz. Utwór Zżera mnie dżuma, ale to akurat wersja koncertowa, jak zawsze. Absurd, grupa Absurd, rok 86. Zżera mnie dżuma. Oh, hell never grow.
zrobić nie wiadomo co. Chciałbym uciec nie wiadomo gdzie. Chciałbym zostać nie wiadomo kim. Lecz nie mogę, nie mam sił. Bez nadziei mija dzień za dniem. Bez nadziei i bez żadnych łez. Świat gdzieś dalej toczy się. Gdzieś za ścianą życie trę. Serra mnie czuła. Serra mnie czuła. Serra mnie czuła. Serra mnie czuła. 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 Nie wiadomo co. Chciałbym uciec nie wiadomo gdzie. Chciałbym zostać nie wiadomo kim. Lecz nie mogę, nie mam sił. Gdzie nie spojrzę, wszystko drażni mnie. Gdzie nie będę, tam mi będzie źle. Żaden człowiek nie pomoże mi. Wszystkich przecież zera dżuma dziś. Zera mnie dżuma. Zera mnie dżuma. Zera mnie dżuma. Zera mnie dżuma. 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 Odejść, zapomnieć. Czy też wszystko pamiętać? Jak walczyć chorobę? Czy warto? Czy warto? Czy warto? Czy warto? Czy warto? Dżuma, 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 dżuma. Izolacja! Grupa Absurd, oczywiście kawałek Dżuma, bardzo charakterystyczny, rozpoznawalny dzięki temu, że właśnie ukazywał się na wielu, wielu składankach. Panel pozdrowień Old Punk napisał: cześć, padłem tu na małą chwilę, pozdrowienia dla wszystkich. Miło mnie tutaj wiedzieć, że zaglądasz, fajnie. Punk Szymon, piosenka na życzenie dziś już tutaj podajesz, a jeszcze mamy trochę czasu, więc spokojnie, pijacka banda zresztą na pewno będzie. Lenek napisał: muszę córkę na dworzec odstawić, cześć. No jakkolwiek by to nie zabrzmiało, mam nadzieję, że jeszcze mimo wszystko wrócisz do nas. Przypominam, że słuchacie audycji Punkowe Przedszkole. Jeszcze trwa jej druga część, czyli rozmowy o czasach, latach 80. i 90. głównie o Jarocinie. Ale za chwilkę od 20 do 21 będzie czas dla Was, czyli piosenka na życzenie, taki swoisty koncert życzę. Póki co jeszcze jedna kwestia, którą chciałem omówić, fajne wspomnienie dotyczące przeszłości pancernych rowerów. Mieli szczęście, że w 1986 roku wyjechali całą kapelą na trasę koncertową do Niemiec Zachodnich. Niemcy Zachodnie, no oczywiście kapitalizm pełną gębą. W czasach, kiedy bardzo trudno się było wydostać z tego kraju na zewnątrz, a niektórzy nawet nielegalnie stąd uciekali, okazało się, że legalny wyjazd piątki młodych chłopaków, żeby grać koncerty w klubach na zachodzie, tak więc dla nich to była niesamowita przygoda, jak z bajki czy też z jakiegoś snu, niesamowity szok.
w rozmowach z ich rówieśnikami okazywało się, że oni wierzą, że no, Polacy, można powiedzieć, wiedzą o nich, o ich zachodnim kapitalistycznym świecie więcej niż oni wiedzą o nas i o naszym komunizmie. I gdy tak grupa Pancerne Rowery rozmawiali na przykład o muzyce i o zespołach, no to byli w szoku tamci, skąd właśnie my znamy takie kapele, o których oni nawet nie słyszeli, a my docieramy i mamy te nagrania. Okazało się, że u nich cała przestrzeń komunikacji muzyki do potencjalnego odbiorcy była no, zajęta przez biznesowe koncerny muzyczne, które to właśnie one lansowały muzykę masową, popularną. U nas w Polsce wtedy w radiu były regularne audycje, w których znawcy poszczególnych gatunków puszczali wyszukane przez siebie no, rarytasy, a cała alternatywna Polska siadała wtedy przed radiomagnetofonami marki Kasprzak, no i nagrywała tę muzę na kasety, po czym słuchała wielokrotnie oraz puszczała w alternatywny, niekomercyjny obieg, czyli pożyczała, kopiowała, dzisiaj się na to mówi piracenie. Przeczyło to tezie, w którą i oni, i my jakoś tam wierzyliśmy, że blokada informacyjna była w naszym wschodnim obozie, a oni żyli w wolnym świecie. Innym ciekawym i paradoksalnym dla nas odkryciem było to, że oni są komunistami i buntują się przeciw gnębiącemu ich kapitalizmowi, podczas gdy my jesteśmy przeciwko komunie i po prostu tęsknimy za kapitalistyczną wolnością. To był właśnie dla tych dwóch grup szok taki cywilizacyjny, jak można być komunistą w naszym wieku. No i pamiętała grupa Pancerne Rowery, że no, ostro się spierali i kompletnie nie mogli się dogadać. Jak to? Przecież my mieszkamy no, w komunistycznym kraju, buntujemy się przeciwko temu, chcemy mieć wolności, chcemy po prostu mieć dostępu do tego rynku, a tutaj z drugiej strony barykady ci sami punkowcy, można powiedzieć, buntują się przeciwko kapitalizmowi, chcą być komunistami. I dlaczego? Dlaczego to wszystko tak było? No oczywiście dopiero nad ranem, dzięki jednoczącej wódce i innym używkom, okazywało się, że w sumie mówią o tym samym, tylko używają innych pojęć, bo okazało się, że najgorszy jest opresyjny i ograniczający wolność system. A to, czy on jest komunistyczny, czy kapitalistyczny, to już nie ma większego znaczenia. Oni spostrzegali nas wtedy przed tym, no ostrzegali przed całym kapitalizmem, komercjalizacją życia, kultury. I interesujące różnice się pojawiły właśnie pomiędzy ich niezależnymi kapelami, a właśnie tymi polskimi ówczesnego stanu lat 80. Polegały na tym, że gdy one nie miały już na swoim koncie kilka nagranych w studiu materiałów na płyty, miały niewielkie doświadczenie koncertowe, no to nie mogli nigdzie się przebić, ponieważ te właśnie te komercyjne właściciele tych koncernów wielkich, oni, którzy wypuszczali te płyty, nie przepuszczali takich właśnie punkowych, niezależnych zespołów, a właśnie jak wiecie, u nas w komunistycznej, ówczesnej Polsce mamy nagle festiwal bardzo duży, rockowy, niezależny, na którym grają zupełnie nieznane grupy, które jakoś tam sobie nagrywają jakimiś kasprzakami tą muzykę, wszyscy sobie przekazują to wszystko i dla nich to było coś niesamowitego, to, że można tak po prostu zagrać, nie będąc w ogóle jakimś tam zespołem związanym z wielką wytwórnią płytową. No i ostrzegali, że właśnie tak to u nich wygląda, że tak naprawdę to te wielkie wytwórnie płytowe narzucają to, czego słuchać i to, kogo wydadzą i gdzie zagrają. I w sumie tak jest dzisiaj, bo choćby na przykładzie radia RMF FM, które zmieniało się nie do poznania, czy też polskiego radia, gdzie te niezależne audycje po prostu znikały i co zostało? Obecnie zostało nam to, że możecie słuchać radia i w kółko tych samych niby przebojów i tak naprawdę to są przeboje na całym świecie, bo jak ja przyjeżdżam z Wielkiej Brytanii do Polski, to jest dokładnie to samo. Może czasami z opóźnieniem roku, ale są dokładnie, praktycznie większość utworów jest ta sama. I to w sumie jest przerażające. No i właśnie, ci z tej kapitalistycznej, wolnych Niemiec, no, mieli ochotę na taki koncert na stadionie przed 15-tysięczną publicznością, a nie podpisywanie jakichś kontraktów, czy też wyrzucanie kasy na to, żeby nagrać jakąś płytę. Tak więc, no właśnie, dwie strony barykady. Nie wiadomo, która lepsza, czy gorsza. Dobrze, jeszcze jeden utwór, za chwilkę jeszcze parę słów dopowiemy i zaczniemy piosenkę na życzenie. A teraz Spółdzielnia Inwalidów, utwór Jestem, rok 94. We'll be right back.
Spółdzielnia Inwalidów Jestem z kasety Narodziny na nowo, rok 94. No i tak podsumowując już te wypowiedzi Pancernych Rowerów, tak to właśnie wyglądało w tamtych czasach, w końcówce lat 80., właściwie latach 80., gdy wyjechali na zachód, spotkali się z punkowcami tak jakby po drugiej stronie muru, no to kapela, która wiadomo miała mnóstwo koncertów na swoim koncie, w tym zagrany jeden na stadionie w Jarocinie przed 15-tysięczną publicznością, a zero płyt. A tamta kapela mieli dostęp bez problemu, aby wynająć studio nagraniowe, podczas gdy cała przestrzeń komunikacji tej muzyki do odbiorcy była niestety kupiona przez duże koncerny muzyczne, które lansowały swoje produkty. Była to taka forma komercyjnej cenzury tam w kapitalistycznym systemie. W tej sytuacji kapela zachodnia mogła mieć nagranych kilka płyt, w tym nawet jedną lub dwie wydaną własnym nakładem, i być zablokowana przez tak zwane rynkowe układy, bez możliwości grania w większych klubach, gdzie, jak mówili, rządziło disco. Podczas gdy u nas państwo gnębiło za naszą niezależność i rodzącą się z niej siłę, tam państwo niezależność wspierało, w sumie za słabość w konfrontacji z rynkowym kapitalizmem. Paradoks, zwłaszcza, że wiele osób wtedy chciało się wyrwać na zachód z Polski, który oferował w sumie porządne instrumenty i studia nagrań, a oni marzyli o koncertach na wschodzie, który jawił im się jako oaza wolnego od kapitalistycznej opresji przekazu, a ludzie mogli słuchać masowo niezależnej muzyki bez cenzury i nacisków potężnych koncernów muzycznych, które od rana do nocy, no na każdy możliwy sposób prały im mózgi, reklamując swoją muzykę jako najlepszy do kupienia produkt i wypierając tym samym słabszych i bardziej awangardowych twórców. Tak więc nie wiadomo, który, no myślę, że środek jest najlepszy, i ani kapitalizm, ani komunizm nie jest rozwiązaniem. No nic, mamy teraz kapitalizm i mamy właściwie to samo, co oni mieli, niestety. Dobrze, moi drodzy, zbliżamy się już do godziny 20. Ja tylko zareklamuję, co będzie na przyszłej audycji w naszych takich wspomnieniach jarocińskich. Będzie bardzo, bardzo fajnie, bo będą wspomnienia Darka Elwerta, czyli Konia, czyli basisty zespołu Karcer. Więc będzie bardzo dużo tematów karcerowatych i się możecie zdziwić, bo jak ja sobie czytałem te różne ich historie, no to jednak zdradzę tak, potrafili bić punkowców z grupy w Karcer. Ale dlaczego i jak to wszystko wyglądało, dowiecie się oczywiście na przyszłej audycji, a tymczasem nasza trzecia część audycji już powoli się zaczyna, za chwilkę piosenka na życzenie, więc jeżeli macie jakieś prośby, chcielibyście usłyszeć jakiś kawałek, zadedykować to komuś, to proszę na panel pozdrowień. Ja będę starał się spełniać te życzenie w takiej kolejności, w jakiej właśnie pojawiają się tam na panelu. Godzina dla was, moi drodzy, teraz to wy jesteście DJ-ami, a ja jestem słuchaczem. Mimo wszystko utwór ode mnie, tak już na zakończenie tej drugiej części audycji, będzie Peter and the Test Tube Babies, kapela, świetna kapela z Wielkiej Brytanii, i kawałek zatytułowany My Unlucky Day.